teraz może faktycznie przed drugim punktem, tak jak powiedziałem, podam głos naszym gościom, panie dyrektorze, czy pan zacznie. Dzień dobry państwu. Myśmy tutaj przyszli, że tak powiem, po wielkiej prośbie do Rady Dzielnicy. Chodzi nam o taką rzecz, że zawsze i co roku, pamiętacie o nas, dostajemy środki na dofinansowanie różnych działań, czy to artystycznych, czy remontowych. W tym okresie teraz już mamy taką sytuację, że praktycznie od chyba 15 lat nie mieliśmy środków na remont jakikolwiek Domu Kultury w Bydlnikach, który myślę, że tutaj dobrze państwu służy. I prosilibyśmy o rozpatrzenie i rozważenie możliwości przyznania środków na przyszły rok. W jakiej wysokości, no to trudno mi tutaj mówić. Jest sprawa cieknącego dachu, jest sprawa jeszcze okien, które się rozlatują w tej chwili, nawet wypadują powoli. To są takie ciężkie dla nas sprawy i dla wszystkich tutaj. No nie chcielibyśmy stracić tego obiektu i chcielibyśmy, żeby dalej służył nam wszystkim. No ale do tego są potrzebne środki do utrzymania. No, miasto od, powiedzmy sobie, 7 lat obcina budżet, nie dając w ogóle środków na remonty. Środki, jakie wypracowujemy z działalności merytorycznej czy z wynajmów, no, z trudem wystarczają na pokrycie utrzymania, ogrzewania, sprzątania tych budynków, jakichś tam drobnych napraw wykonywanych w naszych ramach, po prostu swoimi ludźmi. Tyle mamy, no bardzo byśmy prosili o rozpatrzenie i rozważenie możliwości, żebyśmy cokolwiek mogli dostać na przyszły rok. Stosowne pisma złożyliśmy, nie będę ich tam przedstawiał do końca, bo to po prostu w tej chwili nie ma sensu, bo państwo nad budżetem będziecie dopiero pewnie pracowali na kolejnej sesji. My chcieliśmy tylko to zasygnalizować. Bardzo byśmy dziękowali za to, że rozpatrzycie i po prostu łaskawym okiem popatrzycie na nas. Tyle. Czy pani chciałaby zabrać głos? Ja chciałam jeszcze prosić o uwzględnienie naszych wydatków planowanych przez państwa w budżecie na rok 2014. Jedna rzecz to jest remont, o którym pan dyrektor tutaj powiedział. Natomiast inna rzecz to są nasze plany takie kulturalno-rekreacyjne. Mamy między innymi w naszych planach zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, cykl artystycznych warsztatów dla seniorów, joga dla seniora, wycieczka w góry, to wszystko, jak wyliczyliśmy, to będzie taki koszt około 20 tysięcy złotych. Również bardzo prosimy o wsparcie z państwa strony i pamięć o naszym klubie Kultury Mydlniki. Dziękuję. Znaczy ja myślę, że tak, że no dzisiaj nie będziemy dyskusji rozpoczynać. Przyjdzie czas, kiedy będziemy projektować budżet na przyszły rok. Wtedy, jeśli będzie taka potrzeba, to też zaprosimy jeszcze państwa i ten, czy na Komisję Kultury, czy powiedzmy na sesję. No cieszymy się, że mamy ten klub kultury. Chcę powiedzieć, że 9 czerwca Mydlniki będą obchodzić szczególną uroczystość jubileusz 40-lecia przyłączenia Mydlnik do Krakowa. Już teraz wstępnie wszystkich państwa serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów tego jubileuszu, czyli w sumie Rady Dzielnicy, Szkoły Podstawowej nr 138, Klubu Kultury Mydlniki, który się to włącza, jak również parafię w Mydlnikach. Szczegółowy, że tak powiem, plan całej uroczystości, myślę, że już się pojawi tak na dobrą sprawę jutro. Tam szczególnie będzie jeszcze dobrane i taki news też w gazetce bronowickiej, myślę, że się ukaże. Natomiast wiem jeszcze o dniu otwartym. Drugiego. Też już poszła informacja do gazety, do pana przewodniczącego na maila. Przyszła do mnie, tak. Aha, dobrze. Bo pani sekretarka do mnie w tej sprawie dzwoniła i na pewno wysłała maila. I będzie dobrze. Tak. Czyli to też tutaj też zapraszam na ten dzień otwarty Klubu Kultury Mydlniki w dniu 2 czerwca. O 12:00. Ten dzień otwarty się rozpocznie.
Dziękuję Państwu serdecznie. Jeśli chcą Państwo zostać, to bardzo proszę. Przepraszam, miałem zadać pytanie. No, miało dyskusji nie być, ale... Wydaje mi się, że jest to pytanie konieczne. Dobrze, bardzo dobrze. Wszystkim chciałem bardzo podziękować i wyrazić uznanie, że Państwo tutaj przyszli. Za to dziękuję. Natomiast obawiam się, że nie wszyscy radni zdają sobie sprawę i znają dokładnie działalność klubu Mydniki. Jest tutaj wielu radnych z okręgu, widok bliżej centrum. I nie są do końca świadomi, co ten dom kultury robi. Czy można prosić o jakieś informacje odnośnie ilości członków, którzy z tego domu korzystają? Może nie dzisiaj, może na komisji edukacji, ale myślę, że byłaby to ciekawa informacja dla radnych, którzy będą musieli zadecydować, czy tego typu rzeczy przygotujemy i prześlemy mailowo, nawet żeby było do wiadomości Państwa. Natomiast jak Państwo doskonale wiedzą, te wszelkie imprezy, jak Dni Święto ulicy Detmajera, czy Dni Bronowic, no z reguły przechodząc przez Centrum Kultury Dworek Białobronnicki, my to formalnie przeprowadzamy. Także oprócz tego te wszystkie imprezy, które Wy proponujecie, my po prostu za nie odpowiadamy i realizujemy je finansowo. No w różny sposób, bo formalnie to się dotyczy. O samą działalność Domu Kultury Mydniki, no to jest jakby dłuższa opowieść, bo naprawdę ten Dom Kultury służy ludziom już od wielu, wielu lat. Korzystają z niego i seniorzy, i ludzie młodzi, i teraz chcemy poszerzyć naszą działalność od września 2013 roku. Chcemy przygotować taką ofertę, ponieważ mamy trzy w tej chwili młode osiedla i chcemy przygotować to wszystko, oczywiście prześlemy Państwu na maila taką już dokładną ofertę, żeby Państwo też mogli się z tym zaznajomić. A zapraszamy. Jeżeli by była jakaś jeszcze propozycja Państwa radnych do tematów, które chcielibyście, żebyśmy zrealizowali wspólnie, to jesteśmy na to baczni. Panie dyrektorze, w zasadzie to większość być może, że zna, dlatego że wiemy, co organizujecie, wiemy, co organizowaliście dla seniorów przez te wszystkie lata i wiemy, co organizowaliście dla dzieci i młodzieży również i że wakacje, niezależnie od tego, że organizowała Rada Dzielnicy tutaj, to organizowaliście w Dworku Białobronnickim. Akcja letnia była bardzo ładnie rozpromowana, była na stronie internetowej, były informacje, także ja nawet mam jeszcze ksero z tego. A to zapraszamy w tym roku, mamy w sierpniu. I ja jakby może, myślę, że Pan Marcin jest usatysfakcjonowany, natomiast z pewnością na najbliższej Komisji Kultury zaproszenie będzie wystosowane do przedstawicieli klubu naszego. Czyli bardzo dziękujemy za przyjęcie nas. I myślimy, że ciepło Państwo o nas pomyślą. Dziękuję. Zawsze myślimy o Ciebie. Do widzenia. Do widzenia.